Ten żółw może i wygląda niepozornie, ale za to ma wielkie serce. I wielkie obrażenia od upadku. Patrzcie! O mój Boże! Cześć, spróbuj zejść z tej góry. Ja już nie żyję prawie! Co gorsza, mam tylko jedno życie, nie mogę bić, mam tylko podstawowe jednostki, rampę. I muszę w ten sposób rozwalić bazę pilinów, która jest o tam. Nie, tam jest wioska. Baza jest po drugiej stronie, to ja w sumie pójdę do wioski, zobaczę, może coś tam będzie ciekawego. To jest ogólnie mod, także nie wszystko tutaj działa tak świetnie, ale lawa na przykład jest. Jezu, nie za duże te góry! Chłopie, po coś ty to tak zrobił? Utrudniasz tylko. Dobrze, rampy są. Śpisz nie pływa. Czekaj, to gdzie ta wiocha? A, to nie jest wioska, to są spawnery. Dobra, spawnuję ich trochę. Zarówno kobyl, jak i plank kosztują po jednym drewnie, tylko taki mały problem, że troszkę jakby... Spawnowałem ich za dużo. Nie mogę ich tyle prowadzić. Chyba, że zrobimy w ten sposób. Weślij ich tam. Będziemy ich tak po kroczku prowadzić. Rampy, oczywiście, bo inaczej ja nie wyżyję. Nie! O mój Boże, lawa! Te golemy, nie właśnie do tej lawy. Z 15 zostało mi ich 6. To ich zostawię. Może nie umrą? Zależy, czy coś ich zauważy. Oj, chyba ups. Paki, wracamy. Tu siedzicie, tu. Ten żółwik nie powinien mieć jakiegoś dużego speed boosta w wodzie. Nie, no dobra, czego można się spodziewać po modzie? Zdrowie odbianym w weekend. Dobra, pierwsze kolejność bym zjął to dziadostwo lecznicze. Czyli po prostu walimy sobie... Tak, tak, oj, to jest dużo piglinów. Ale to planki weźmiemy zaraz, nie? Tu przyprowadzimy i rozwalimy ich. A tu na razie ja struktury nawalam. Bym sobie rozwalił to dziadostwo. Na speedzie. Niestety nie mogę za bardzo pomóc. Mogę odwrócić uwagę co najwyżej. Tylko, że jestem bardzo delikatny. Panowie! Na mnie może? No właśnie. Ty, to dziadostwo leży, zarąbiście. Weźcie to nawalajcie. Ty, no rozwalone, na luzie. Łatwiutko. Najtrudniej jest się tutaj dostać po prostu. Dobra, czekaj. No nie, nie właź pod most. Chłopie, co ty, menel jesteś. I nawalaj po... O Jezu, ile ich tam jest. Ty, nie, to może jakiś... Może lepiej jakieś spawnery, za dużo tu jest tych piglinów. One zaraz tu podlecą wszystkie. Chociaż... Tak, już niektóre lecą. Dobra, ja pójdę po jakieś planki. I więcej kobli. O, czekaj. Jest idealnie! Ale będę budowniczym zarąbistym, a ja poszedłem na informatykę, głupi. A. No tak. Dawaj, skacz. Nie na dół, nie na dół! Dobra, zróbmy tak. Ty lecisz sobie... Nie, to chyba nie uda się. Lecisz se tam, I guess. Dobra, ja tutaj się muszę jakoś dostać też. I teraz stąd jakoś trzeba zrobić drogę na dół. Może tu... Polecimy sobie tak. I stąd polecimy sobie jakoś... Nie, no kurde, za wąskie tu przejście jest. Będą spadać. Tu polecimy sobie tak. I super. No i tu jeszcze zrobimy sobie tylko... Tak? I będzie git, panie. Ekstra klasa. Tylko tu są same planki, kobli nie ma w ogóle. Ho, gdzie są koble? A, po drugiej stronie, tam! O Jezu, myślałem, że tu będzie jedno i drugie, a tu chyba nie. Czekaj, wy też macie ogromne obrażenie od upadku? O Jezu, tego to ja nie wiedziałem, myślałem, że tylko ja mam. A to można usunąć w ogóle, ten spawner. Trochę mógłbym tego żałować. Ale wy zejdziecie, nie? I się nie zabijecie! Przy okazji, chyba stracili tak z pół życia. Dobra, panowie, krótka piłka. Na portal. Tutaj was będą nawalać, wy nawalacie ich. A gdzieś tu są planki. Tu są planki. Wy ich asekurujecie, bo oni umierają z jakiegoś powodu. Oni nie są w stanie tam wejść. Nie no, są, tylko głupi są po prostu. Panie, co ty głupi? Chodź tu na górę. Bo oni się jeszcze fokusują na tamte spawnery, do których nie zostanie dojść. No te pigliny głupie są. One tu w ogóle nie podchodzą. To ja nawet tych planków nie potrzebowałem. One mają za mały zasięg widzenia nas. Ale może jeszcze to będzie jakoś update'owane. Chwilę to chyba potrwa. Pójdę po kolejne koble. Tyle tu węgla. Jakieś creepery mógłbym zespawnować, a nie kurde koble. Tutaj oni bardzo lubili sobie spadać. Więc ja może bym zrobił tak. Nie mam zasobów wystarczająco. Dobra, zrobimy tyle tylko. Stromo, ale jest okej. Dobra, już obrywali, ale mniej niż wcześniej. O! Wygrałem! Dostałem nagrodę. R. Czyli rozwalili tam ten portal, niepotrzebnie poszedłem po ziomków. No, nie ma nagrody, bo oczywiście, bo to jest tylko mit taki, o. A ciekawa sprawa, pokażę wam co się stanie, jeżeli wy tutaj umrzecie, czekaj. No to co, do błota, pyk! A dobra, nie umarłem jeszcze. No i teraz klikamy powtórz. Mityczna współpraca. Mityczna współpraca. Mity nie mają multiplayera. Aczkolwiek najwidoczniej kiedyś były takie plany, że będą miały.
Najwidoczniej były to plany, kiedy jeszcze nie planowali, że twórcami mitów będą bardzo padziewni twórcy z House of Hell. Jakby mity miały większy budżet i zatrudniały jakichś porządnych ludzi, którzy robią multiplayer i tam przystosowują wszystko, no bo wiecie, jakby to nie jest tak, że po prostu klikniesz sobie, a dodaj multiplayer, to się nagle robi dwa razy więcej roboty. No tak, no taka ciekawostka, że takie kiedyś plany były, najwidoczniej. A jeśli chcecie sami sobie w to zagrać, no to działa to w ten sposób, że macie tutaj Discorda moderskiego Legendsów, macie tutaj kanał Mythic Client, to jest ogólnie taki, no taka aplikacja, żeby sobie po prostu te mody instalować, bierzecie tutaj przypięte wiadomości, tu macie link do GitHub, tego ziomka i tu macie najnowszą wersję na samej górze, tu na dole są też inne wersje, no oczywiście bierzecie sobie najnowszą i tutaj zip. Klikacie, wtedy wam się pobiera, jak się pobierze, to wtedy macie coś takiego. I to są pliki skompresowane, także do rozpakowania tego potrzebujecie na przykład bandzipa, to jest dosyć prosta sprawa, także nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. Ja tutaj mam folder, ale to jest starsza wersja, także to sobie wywalę, to sobie wezmę to tutaj, tak o. Się wypakowało ładnie, wszystko super, teraz to odpalamy. Oczywiście Windows będzie krzyczał, że o Jezu, ochronił ten komputer, ty kurde, tak jakbyś mnie przed bobasem próbował ochronić. Antywirus oczywiście też zablokował. O, dobra, jak odpaliłem, to nawet mi się moje konto załadowało, że się wyloguje. Możecie się zalogować na konto, które robi sobie na stronce Mythos. To jest stronka właśnie też z modami, niestety no, za dużo tego nie ma. No bo możecie po prostu kliknąć, no, jako gość. I tyle, tu macie Discover i sobie bierzecie, to jest jakiś testowy, to jest skin i to jest to w Turtle Tassel, klikacie sobie to. Download Myth. A, no tak, już jest downloadowane. Także okej. I teraz Home. No i to jest, powinniśmy mieć Disabled na początku. I po prostu klikacie Yes Enabled. I tyle. No i teraz ten mit będzie działał, tylko nie będą wam działać chyba rzeczy online, takie jak PvP i inne takie rzeczy, także musicie to wyłączyć, jeżeli chcecie sobie normalnie grać znowu. To jest zakładce mitów, tam gdzie te płatne mity. No i jeżeli coś nie będzie działać, to nie do mnie, tylko przychodzicie tutaj i sobie się skarżycie, że coś wam nie działa. Także tak, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siema!